Dzisiejszym gościem Salonu Kultury jest Paulina Kondrak, aktorka w dużej mierze teatralna do tej pory. Zacznijmy od początku twojej drogi, bo ty chyba pasję aktorską miałaś już wcześniej, jak widziałam w Facebooku. Tak, to znaczy by też przed szkołą teatralną jeszcze, tak? No absolutnie jakoś to za mną chodziło bardzo, bardzo długo, bo już w podstawówce chodziłam na zajęcia teatralne dookoła w Miejskim Ośrodku Kultury z miejscowości, w której pochodzę, ze Świdnika. I tak się złożyło, że spotkałam tam wspaniałych ludzi, z którymi się przyjaźnię do tej pory. I okazało się, że w ogóle drama i całe te warsztaty teatralne bardzo dużo mogą nam dać. Możemy siebie poznać i mogą się zawiązać wspaniałe relacje. I wydaje mi się, że na tamten czas robiłyśmy rzeczy, były w większości babskie składy. Rzeczy bardzo ważne, które nas poruszały w pewien sposób. I gdzieś to było piękne. I tak sobie wtedy pomyślałam, że jak można jeszcze z tego żyć, robić coś, co się kocha, to chyba musi być najlepszy zawód na świecie. I co, tak jest, że to jest najlepszy zawód na świecie? Muszę powiedzieć, że jakoś sobie nie wyobrażam siebie w innej roli za biurkiem, czy jako tłumacz, co było też moją alternatywą, bo idąc do szkoły teatralnej na egzaminy miałam oczywiście alternatywy, bo to jest dosyć trudne ze względu na ilość czasu, która zdaje co roku. Ale dostałaś się za pierwszym razem? Tak. Mhm. To jest coś, co zawsze chciałam robić i ciężko by mi było sobie wyobrazić nie gdzieś indziej. Czyli zawód cię napędza pozytywnie? Tak. Bardzo, bardzo dużo widzę korzyści z tego. Jest bardzo trudny też, o czym się za bardzo nie myślało przed pójściem do szkoły teatralnej. Wymagający wszechstronności i radzenia sobie w jakichś trudnych sytuacjach, jakichś tam przestojach, radzenia ze stresem i tak dalej, ale było też bardzo piękne. No dobrze, a jak radzić sobie ze stresem? No bo jednak przed wyjściem na scenę chyba jest ten stresik. Jest stresik. Czy ja sobie brawurowo radzę ze stresem, to nie wiem. Ale myślę, że to rzeczywiście mnie na przykład taka adrenalina przed występem bardzo napędza. I coś w tym jest fajnego. Jak się człowiek nie stresuje, to by było dziwne. Ale dla mnie najlepszym rozwiązaniem na stres jest sport. Uprawiasz jakieś sporty? Właściwie całe życie byłam związana ze sportem. Chodziłam do klasy sportowej przez 6 lat. Pływałam, trenowałam siatkówkę, biegałam. Moim największym dystansem było przebiegnięcie półmaratonu. Co z tym? Tak stwierdziłam, że już nie mam co mierzyć w maraton. Może kiedyś, kto wie. Ale rzeczywiście chodzę na siłownię i wszystkie stresy, jakieś napięcia załatwiam na bieżni albo w ciężarach. Grasz w kilku teatrach. Tak. Prowadzisz, można powiedzieć, takie życie na boiskach trochę. Łączysz tak ze sobą Kraków i Warszawę. Tak, zdecydowanie. Kraków, Warszawa, pociąg stał się trochę moim domem. Zaprzyjaźniłam się z PKP. Nauczyłam się tam odpoczywać. Już rozpoznaję wszystkich konduktorów na tej linii. Tak, śmieję się, ale rzeczywiście tak jest. Co jest nierozłączne trochę z tym zawodem. Aktorzy jeżdżą, gościnnie grają w różnych teatrach, są w rozjazdach. To nie tylko dotyczy Kraków-Warszawa relacji. To jest akurat bardzo dobre połączenie i bardzo szybkie. Nawet nie wiem, również już jesteś w drugim mieście, 2:20. I to jest tak naprawdę taki fajny czas. Nauczyłam się z tego dobrze korzystać. Trochę darowany czas, bo jesteś zamknięta w pociągu. Nic nie załatwisz, teoretycznie nic nie zrobisz, więc to jest taki trochę czas dla siebie. Jeżeli nie masz gadających głów w przedziale oczywiście. Chociaż to też bywa inspirujące, obserwowanie ludzi w pociągach. Mam bardzo dużo jakiegoś bagażu doświadczeń, jeśli o to i chodzi. No, można to dobrze wykorzystać, czytając książkę, oglądając serial w aplikacji na telefonie, jeżeli ma się zasięg oczywiście. Czy po prostu zasypiając, bo na to też nie zawsze jest czas. Mhm. Spotkałaś już na swojej drodze taką teatralną inspirację lub taką aktorską inspirację? Nie da się powiedzieć o jednej.
jest wiele takich osób, które bardzo mnie inspirują i ze względu na talent, ze względu na podejście do zawodu. Myślę, że przede wszystkim szkoła teatralna jakieś mi dała takie dobre podstawy, dobry etos pracy. Każdy profesor mi coś dał. Musiałabym chyba wszystkich wymienić, ale rzeczywiście bardzo podziwiam panią Hajewską, Krzysztofik i Segdę i Ewę Kajm i Kagancarczyka. I każdy z nich po prostu jest inny, od każdego można było się dużo nauczyć ich metody pracy, ale w tym wszystkim chyba najciekawsze było to, żeby w tym ich sposobie pracy ze studentami gdzieś tam siebie odnaleźć. I to chyba było dla mnie w sumie najtrudniejsze gdzieś tam w szkole. Taka konfrontacja, ale bardzo, bardzo twórcza, wymagająca i bardzo, bardzo rozwijająca. Miałaś wyobrażenie, idąc do szkoły, jak to będzie wyglądać? Sporo historii słyszałam od kolegów, którzy już byli w szkole teatralnej, bo rzeczywiście chcąc się dostać do tej szkoły, interesowałam się tym, jak zajęcia wyglądają, jak wyglądają same egzaminy. I wydaje mi się, że gdzieś mogłam mieć pewne wyobrażenie, chociaż przyznam szczerze, że dostając się do szkoły teatralnej, największym moim celem było po prostu się dostać do tej szkoły. Za bardzo nie myślałam, co będzie dalej, jak będą wyglądały zajęcia, bo jeszcze na tamten czas nie było to dla mnie takie osiągalne. Nie chciałaś wybiegać naprzód. Dokładnie. Chociaż mocno, mocno wierzyłam, że tam będę. Zresztą jak się pojawiłam na egzaminach w szkole krakowskiej, jeszcze wtedy PWST, to się po prostu tam poczułam jak u siebie. Jak jakoś tak bardzo rodzinnie i były dobre fluidy, jakaś chemia i tak stwierdziłam, kurczę, dobrze, dobrze tu jest. Fajnie by to było zostać trochę. Jak w domu. Gdzie najpierw trafiłaś, do Teatru Krakowskiego czy do teatru w Warszawie? Najpierw w ogóle ja swój debiut teatralny miałam na trzecim roku szkoły teatralnej. W takiej krótkiej formie teatralnej to było opowiadanie Czechowa, bo to dla mnie całkiem wesoła historia, w Teatrze Słowackiego i tam też to było dla mnie piękne doświadczenie, bo mojego ojca grał Grzegorz Mielczarek, mój pan profesor sprzed semestru, który fantastycznie prowadzi studentów i jest dalej wielkim autorytetem w szkole. I to było cudowne spotkanie. Później pamiętam, że wygrałam casting w Teatrze Stu, bo oni tam co jakiś czas robią casting na nowe twarze, po prostu potrzebują nowych, młodych ludzi. Mm-hmm. I pamiętam, że wtedy to był casting do Romea i Julii, po czym okazało się, że nie tylko, ponieważ w planach mieli zrobienie rzeczywiście Szekspira, ale to była kompilacja wielu dzieł Szekspira, czyli Wiedźmy. Premiera tego miała miejsce w grudniu zeszłego roku. Później były Śluby panieńskie w reżyserii Krzysztofa Pluskoty, a między tym rzeczywiście trafiłam do Teatru Ateneum. Zostałam zaproszona przez dyrektora do spektaklu Candid w reżyserii Macieja Wojtyszki tuż po premierze mojego dyplomu z Mikołajem Grabowskim, Wspomnienia Polskie, na premierze której był pan ówczesny dyrektor. Także jakoś to się tak płynnie przelewało. Czyli przyświeca ci szczęście. No, mam nadzieję, że mnie nie opuści. Nie, rzeczywiście nie mam co narzekać. Jest to fantastyczne w ogóle. Każde spotkanie, to, że można pracować z różnymi ludźmi, w różnych zespołach, to jest tak niezwykle rozwijające. To jest tak piękne, bo to właśnie w tym chodzi. Żeby spotykać się z różnymi ludźmi. I na tym właśnie polega chyba teatr. Tam dostałam zaproszenie do Candida i w międzyczasie też okazało się, że jest potrzebna dublura do spektaklu Ojciec w reżyserii Iwony Kępy, z którą to też miałam swój pierwszy dyplom. Zrobiliśmy tramwaj zwany Pożądaniem, gdzie grałam Blanche, więc o mnie pamiętała i to było bardzo miłe, bo zasłyszała, że jestem już w teatrze na próbach do Candida, do innej produkcji.
produkcji. Więc też gdzieś tak przytrafiło, że trafiłam do ojca, który jest cały czas w repertuarze, gramy i to też jest fantastyczna ekipa. No tak, bo Kandyd szybko zleciał z repertuaru. On oficjalnie jeszcze nie został zdjęty, ale możliwe, że tak słyszałam, że możliwe, że jeszcze zagramy w tym sezonie, ale jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby w tym sezonie zagrać. W poprzednim graliśmy, bo miał premierę w kwietniu. Jakoś tak na wiosnę. Pamiętam, że już wtedy ludzie przychodzili nad Wisłę z piwem. I tak, to w tym sezonie nie graliśmy jeszcze tego. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Jest dużo aktorów, tak. Może to ze względu na zajętość. Nie wiem, tam są też fantastyczni pracujący aktorzy, czyli zawodowo. Chociaż powodu nie znam. Ale tak. Ale ojciec jest cały czas w obiegu. Bardzo się cieszy dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że jeszcze będzie. Zresztą warto. To by było na tyle. Dziękujemy Paulinie Kondrak i zapraszamy oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Dziękujemy.